dzień gali zaczynamy od zajebistej informacji, że nie mamy powrotu, tylko miejsca stojące. Także lipa, szukamy dalej, może coś znajdziemy. Chillujemy dalej sobie, a tu kurwa słyszymy pod oknem stado dzieci krzyczy: meduza, meduza. Co tu się robi, co tu się dzieje? Kurwa, jakby reprezentacja Polski grała co najmniej. Na rękę. To może na chwyt. Na kciuki. Ty weź, bo Bunio będzie myślał, że ma przewagę później. Szpital. Zobacz, no a zobaczcie, kto u nas w narożniku jeszcze jest, u Łukasa. Patrzcie, kurwa, ten mięsień, morda. Zwychu, luz ma być, nie? Ma być, ja mam luz. Jedziemy z tematem. Zwycięzcą walki w trzeciej rundzie przez jednogłośną decyzję sędziów. Dla mnie ten chłop kurwa wygrał walkę, przeleżał na nim dwie rundy, zrobił zapasy kurwa zajebiste, no, jiu-jitsu ogarniał, kurwa, dla mnie było tutaj rajdowo, naprawdę. Myślę, że mimo, że z nami nie ma, no bo no ciężko było ogarnąć, ale na drugą walkę trener jiu-jitsu nasz. Nie wiem, czy o mały być oglądał, ale dzięki za mały i Ozzy za jiu-jitsu, naprawdę, no. No rewelacja, no kurwa. A kto będzie oglądał jeszcze? No, to znaczy, że Arbiemu podziękował, koledzy, nie pamiętam imienia, i chłopakom z remizy też, nie? Bo zajebiście, nie kurwa, naprawdę. Zrobiłeś mu do kawał dobrego. Czuli, zioneczko, pozdrawiamy prosto z szatni. Dzięki. Zajebistą galę Malik zrobił, jesteśmy bardzo zadowoleni. Bardzo dziękuję Tomowi Narcyzowi. Narcyz, mordo. Zyskałeś w moich oczach i szacunek jako, wiesz co chodzi, osoba, która, stary, pocisnęła do końca to. I w zasadzie, stary, twoja poza i ze wszystkich zawodników, stary, ten spokój, o którym ci zresztą też mówiłem, stary, zaimponowało mi to. Nie, no, miało być 20 sekund, minęła pierwsza runda, ale dwie kolejne to robiłem na spontanie, tak. Cały czas był spokój u ciebie, także mi to zaimponowało osobiście. I mam nadzieję, że widzimy się wkrótce, mordo, co? No, miejmy nadzieję. Dziękuję wam bardzo. Bum, jedziemy się bawić teraz. Takiego Bolta rozumiemy. Ogólnie chciałem podsumować galę, zwłaszcza swoich zawodników. Zaczynając od Lukasa. Lukas zajebistą robotę zrobił. Tutaj mamy dwie kwestie, bo wszyscy myślą, że ja trenowałem ogólnie chłopaków sam przygotowywałem. Nie, chłopaki mieli trenerów od stójki, mieli dodatkowego trenera od jiu-jitsu. Także tam, gdzie moja płaszczyzna była gdzieś zapasy z jiu-jitsu, ogólnie grappling, wywiązali się w 100%. Resztę płaszczyzn nie będę ja oceniał, bo tak jak powiedziałem, tego są trenerzy. Lukas przez TKO w trzeciej rundzie. I teraz tutaj duży hejt się rzucił na Lukasa, że dwóch na jednego. Ale zacznijmy od tego, że chłop kłamał, że trenował tylko parę treningów, bo trenował co najmniej rok. Dwa. Był dużo cięższy, dużo silniejszy, limit wagowy był ustalony 75, później raptem zrobili open. Trzy.
wkurzał od momentu konferencji po hotel, wkurzał chłopaków, tak samo Bunia, jak i Lukasa, więc ja się kompletnie nie dziwię, że się rzucili na osobę, którą po prostu nie lubili, którą nie darzyli sympatią. Jak widzicie, rozchorowałem się aż przez tą galę. To nic dziwnego, że się rzucili, bo logiczne, po co mają się tłuc ze sobą, jak można wyeliminować być może najgroźniejsze ogniwo i zostać sam na sam. Więc ktoś mi powie, że to było ustawione. No jak było ustawione? Ustawione by było, jakby mieli zremisować chłopaki, bo na koniec trzeciej rundy, jeżeli dwóch by przetrwało, to jest remis. Dlatego dla mnie tak naprawdę to nie było nic ustawione, nic nie było dogadane, po prostu chłopaki nie darzyli sympatią chłopa i go zlali. Co do cesarza Narcyza, sam nie wierzyłem, wierzyłem, ale sam się nie spodziewałem, że aż tak dobrze mu pójdzie. I tutaj werdykt oczywiście szanujemy, przyjmujemy, żadnych zażaleń nie składamy, nic do tego nie mamy. Dla Josefa brawo, chociaż myślę, że jakby taktycznie podszedł troszkę inaczej, to by inaczej ta walka wyglądała, bo sam osobiście myślałem, że Józef będzie bardziej na dystans się bił, a sam wchodził, że tak powiem, w naszą grę, bo my dążyliśmy do tego, żeby jak najwięcej z bratanem kulać się w parterze, być w klinczu i do tego my dążyliśmy, ale to, co Narcyz zrobił, przetrwanie nawałnicy, później kontrola z góry, przechodzenie pozycji i teraz tak, ktoś powie, bo bratan próbował dopiąć gilotynę, ale czy jedną ręką trzymanie głowy to jest dopięcie gilotyny? To jest próba poddania? W drugiej rundzie, mówię tu o trzeciej rundzie, sorry. Był taki dłuższy okres, że on trzymał tylko jedną ręką głowę. Dla mnie to jest pasywność. Pasywność powinna być przerwana przez sędziego do góry. Dopóki nie ma do góry walki podniesionej, idzie ona na korzyść tego, co jest z góry, mimo że nic nie robi. Bo jest pasywny, ale punkty idą do tego z góry, bo ten też w trzeciej rundzie trzymał tylko głowę, jakoś magicznie nic nie robił, a tam duszenia żadnego nie było. Więc jak dla mnie, druga runda na pewno Narcyz, bo obejrzałem jeszcze 3 razy, tam było krótko, trzymał tą głowę, później cały czas kontrola była z góry Narcyza, nawet zadawał ciosy, przechodził pozycję. Pierwsza runda, Józefa, oddaję mu to. Trzecia runda, no ja bym stawiał na cesarza, aczkolwiek tak jak mówię, nie kłócę się z sędziami. Było, minęło. Gratulacje dla bratana. No ale mówię, jak dla mnie trzymanie to nie jest dominujące coś. Bardziej jakby bez kitu próbował poddać, dopinał to jakoś lepiej, a on tylko trzymał, więc robił pasywność, więc tu w grę powinien wejść sędzia ringowy i podnieść pozycję do góry. Jak nie podnosił, to znaczy, że dla mnie jasne jest, że cesarz był stroną dominującą i walka powinna w drugą stronę pójść, ale tak jak mówię, nie hejtuję. Co do samej gali, zajebiste, od zaplecza zajebiście, oprawa zajebista, cała atmosfera, kozak. Naprawdę, myślałem, że ludzie z show biznesu, bo to dla mnie coś nowego, są troszkę inni, a się pozytywnie zaskoczyłem. Fajny kontakt z Meduzą miałem. No zajebiście, ogólnie zajebiście, także polecam, a ze swoich ludzi jestem dumny. I wbijaj, subskrybuj. Oglądaj kanał dalej, bo będzie się jeszcze działo. Także zapraszam do subskrypcji, lajkowania, udostępniania. Trzymajcie się, do następnego.